Wojciecha Zabłockiego, pełnomocnika zarządu PKP SA do spraw inwestycji i gospodarza dzisiejszego wydarzenia, pana Michała Kruszyńskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego oraz pana, proszę bardzo, Andrzeja Pacochę, radnego miasta Nasielska. Na początek bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Macieja Małeckiego. Szanowni Państwo, bardzo ważny dzień nie tylko dla mieszkańców Pomiechówka, ale dla wszystkich podróżnych, którzy będą korzystali z bardzo nowoczesnego, przyjaznego dworca w Pomiechówku. Cieszę się, że dziś możemy otworzyć w taki sposób symboliczny kolejny dworzec wyremontowany przez spółkę PKP, spółkę Skarbu Państwa w ramach największego w historii programu inwestycji dworcowych. To jest program za ponad 2 miliardy złotych, w ramach którego budujemy, modernizujemy w całej Polsce około 200 dworców. Jednym z tych dworców, bardzo nowoczesnym, jest dworzec w Pomiechówku. Tu są rozwiązania przyjazne i dla podróżnych, i dla mieszkańców Pomiechówka, bowiem ten dworzec będzie taką symboliczną bramą od przyjazdu do Pomiechówka na tym przystanku kolejowym Pomiechówek do centrum miejscowości. To będzie też lokalne centrum przesiadkowe, gdzie z transportu kolejowego możemy przesiąść się na transport autobusowy, samochodowy czy rowerowy, bo też są miejsca na taki parking rowerowy ze stacją napraw rowerów. Oczekujemy jako strona rządowa przy remoncie kolejnych dworców, żeby były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chcemy, żeby dworce spełniały najwyższe standardy także pod tym względem. I dworzec w Pomiechówku spełnia te wymagania. Jest dostosowany do osób niepełnosprawnych nie tylko pod kątem likwidacji barier architektonicznych, ale także z ułatwieniami dla osób niedowidzących, osób niewidzących. I to jest kolejny przykład tego, jak polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości poprawia jakość życia mieszkańców małych miejscowości. Dla nas mniejsze miejscowości, takie jak Pomiechówek, niedaleko Warszawy, są oczkiem w głowie inwestycyjnym. I program inwestycji dworcowych realizowanych przez spółkę Skarbu Państwa PKP SA wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców małych miejscowości, tych, którzy dojeżdżają do pracy, dojeżdżają do szkoły, czy w innych sprawach korzystają z transportu kolejowego. Przez lata kolej w Polsce była zwijana. Likwidowane były połączenia kolejowe, zamykane były dworce, ograniczany był dostęp mieszkańców do transportu kolejowego. My to zmieniliśmy. Dzisiaj kolej jest dla nas priorytetem. Inwestujemy największe w historii pieniądze w nowoczesne wagony, w nowoczesne lokomotywy, zespoły trakcyjne. Podróż koleją zabiera coraz mniej czasu, podróż koleją skraca się, jest to podróżowanie w komfortowych warunkach. Natomiast wiemy, że pierwszym miejscem, w którym podróżny spotyka się z koleją, są dworce kolejowe. I dlatego tak ważny dla nas jest program inwestycji dworcowych i dzisiaj dziękuję zarządowi PKP SA za kolejny dworzec w ramach programu inwestycji dworcowych, bo w ten sposób poprawiamy jakość życia naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, jeśli mówimy, że Polska jest w Europie, to dla nas w rządzie Prawa i Sprawiedliwości znaczy to, że poziom życia Polaków ma być taki, jak w najbogatszych państwach Unii Europejskiej. I z jednej strony są inwestycje drogowe, inwestycje w ramach programu Polski Ład dla samorządów, ale też bardzo ważnym, kluczowym programem dla nas są modernizacje dworców, rozwój nowoczesnego taboru kolejowego. I zwracam uwagę na to też i tu chcę podziękować zarządowi spółki PKP, że inwestycje dworcowe nie zostały zatrzymane nawet w czasie największego natężenia pandemii koronawirusa. Bo w ten sposób stanowiły też jedno z kół zamachowych naszej gospodarki, bo przecież te remonty wykonują, te budowy dworców wykonują polskie firmy. Cieszę się, że spotykamy się dzisiaj w Pomiechówku, a na otwarciu dworca w kolejnych tygodniach, miesiącach
kolejne dobre wiadomości dla podróżnych korzystających z polskiej kolei i dla mieszkańców innych miejscowości. Bardzo dziękuję panie ministrze. Poproszę o wystąpienie przedstawiciela inwestora, pana Wojciecha Zabłockiego, pełnomocnika zarządu PKP SA do spraw inwestycji. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, chciałbym w imieniu Polskich Kolei Państwowych podziękować serdecznie przede wszystkim za wsparcie, jakie otrzymujemy z budżetu państwa w pozyskiwaniu środków na realizację programu inwestycji dworcowych. Tak jak to powiedział pan minister, obecny program jest wart ponad 2 miliardy złotych, a mamy w końcu jeszcze dalsze potrzeby i już zapowiedzi dalszego wsparcia. To jest rzeczywiście największy program inwestycyjny, jeżeli chodzi o modernizację polskich kolei. W ramach tego programu remontujemy wiele obiektów już istniejących, zabytkowych, więc jest to jeszcze przy okazji program rewitalizacji zabytków, ale też budujemy nowe obiekty, takie jak ten, w którym się teraz znajdujemy, dworzec w Pomichówku, dworzec, który był, co podkreślę, zaprojektowany przez pracowników PKP SA, przez naszych architektów, zrealizowany przez już firmę prywatną za ponad 11 milionów złotych. Projekt indywidualny, taki, który jest dostosowany do potrzeb samorządu, do potrzeb tego węzła komunikacyjnego, w którym znajdą się zarówno przestrzenie dla podróżnych, takie jak poczekalnia, jak toalety, jak informacja pasażerska, ale również jest tu przestrzeń komercyjna do wynajmu po prostu dla najemców zgodnie z tymi potrzebami. Obiekt ma blisko 350 metrów kwadratowych powierzchni, więc jest nieco większy niż typowe dworce innowacyjne, które realizujemy w kraju. Zawiera szereg rozwiązań przyjaznych środowisku, takie jak systemy zarządzania budynkiem, pompy ciepła, takie jak odzysk wody szarej do spłukiwania w toaletach, więc jest na pewno obiekt ekologiczny i energooszczędny, również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z tego powodu tutaj można zauważyć linie prowadzące do peronów, do poczekalni, tablice tyflograficzne, oznaczenia w alfabecie Braille'a. Więc obiekt nowoczesny, zgodny ze standardami najwyższymi obsługi pasażerskiej. Mogę tylko serdecznie zaprosić do korzystania podróżnych z tego obiektu, bo wiem, jak zauważamy, kolej się rozwija, pasażerów jest na kolei coraz więcej, no i chcemy te standardy po prostu jak najwyższe wypełniać. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do korzystania z obiektu. Dziękuję, poproszę o zabranie głosu pana Michała Pruszyńskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego. Dziękuję bardzo, szanowny panie ministrze, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo. Jako radny województwa mazowieckiego przede wszystkim chciałbym podziękować panu ministrowi, podziękować PKP SA za realizację tej niezwykle potrzebnej inwestycji nie tylko dla mieszkańców Pomichówka, ponieważ tutaj wśród uczestników konferencji prasowej widzę nie tylko mieszkańców gminy Pomichówek, ale szerzej powiatu nowodworskiego, więc tego typu inwestycja wpływa tak naprawdę na rozwój całego powiatu, na rozwój regionu i jako samorządowiec mogę tylko przyklasnąć i podziękować, szczególnie, że od dłuższego czasu mieszkańcy sygnalizowali potrzebę realizacji właśnie tej inwestycji dworcowej. Tutaj zarówno ministerstwo, jak i spółka PKP SA wiązała się w sposób wspaniały z tej obietnicy i w dniu dzisiejszym możemy naprawdę się cieszyć, że tak nowoczesny obiekt, przyjazne środowisko, o czym już tutaj było mówione, ale również przystępny dla osób niepełnosprawnych, będzie mógł po prostu tutaj służyć lokalnej społeczności. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodny w dotrzymywaniu obietnic wyborczych. Tyle się mówi o tym, że trzeba właśnie rozwijać kolej i Prawo i Sprawiedliwość zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym wspiera realizację projektu. Raz jeszcze bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję panu i dziękuję przedmówcom. Dworzec za chwilkę zostanie udostępniony i skorzystają z niego z piersi podróżni. Nasi uczestnicy dzisiejszej konferencji będą jeszcze przez chwilkę do dyspozycji mediów. Jeśli ktoś z państwa dziennikarzy nie otrzymał jeszcze materiałów prasowych, bardzo proszę.